Dzień dobry, kochani. Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Dzisiejszy odcinek szczególnie może przydać się tym kobietom, które tak jak ja są w płodnej fazie swojego życia i miesiączkują. Macie cykle, drogie panie, i te cykle wnoszą ze sobą bardzo piękne jakości. Jakkolwiek by się wkurzać czasami na poszczególne ich fazy i to, co mogą przynosić, a nie jest super przyjemne czasami, to warto spojrzeć na to bardziej wnikliwym okiem, z większą empatią, lepszym zrozumieniem i wówczas wydobyć to, co oferuje nasze ciało, bo wierzcie mi, nasze hormony są tak skonstruowane, żeby nam było dobrze i przyjemnie i żebyśmy potrafiły korzystać z tego, co mamy. A nie po to, żeby nam szkodzić albo żebyśmy miały bolesny PMS, bolesne okresy endometriozy lub inne problemy hormonalne, na które cierpi co druga kobieta w jakimś momencie w swoim życiu. Co druga kobieta w jakimś momencie w swoim życiu. I pośród nich jest duży procent kobiet, które cierpi chronicznie. I to jest mega niepokojące i nie jest naturalne. To, że to jest powszechne, to nie znaczy, że to jest normalne. Ok? Natura nie chciałaby, żebyśmy cierpiały. To jest mit, że mamy cierpieć w czasie okresu. To jest mit, że PMS musi boleć albo że mamy być drażliwe. To są mity. To nam wmówiono. A brało się to z niezrozumienia naszej natury. Każdy człowiek ma hormony, ok? To jest też kolejny mit do obalenia, że jesteś jakaś taka niekomunikatywna albo nieprofesjonalna, bo masz hormony, albo masz problemy hormonalne. Każdy człowiek jest hormonalny, jeśli można to tak ująć. Każde dziecko, każdy mały chłopiec, każda mała dziewczynka, każdy starzec, każda kobieta, każdy mężczyzna, wytwarzamy około 140 hormonów. Każde ludzkie żywe ciało i czy chcemy tego, czy nie, mamy hormony i one wpływają na nas. I to jest super, że je mamy, bo regulują nasze zdrowie, regulują pracę naszego ciała. Jeżeli je dobrze zrozumieć, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przez 100 lat naszego życia zachować witalność. 90 albo 110. W każdym razie, przechodząc do tematu, chciałabym opowiedzieć na temat cyklu miesięcznego i zwrócić uwagę na kilka ich fantastycznych, wspaniałych właściwości. Pierwszą fazą, jaką omówię, jest menstruacja. Okres. Nie wiem, jakie są inne określenia, jakie myślicie. Ja najczęściej myślę okres. Natomiast to, co się wiąże z menstruacją, to jest moment oczyszczenia dla naszego ciała. To jest taka chwila w naszym ciele, drogie panie, gdzie obie nasze półkule pracują ze sobą najmocniej. Badania pokazują, że ciało modzelowate wówczas przenosi najwięcej informacji pomiędzy jedną a drugą półkulą. Jesteśmy wówczas bardziej intuicyjne, bardziej retrospektywne. Zamiast projektować, jesteśmy gotowe na introspekcję wobec siebie. Jesteśmy bardziej przejrzyste w myśleniu. Jest więcej sensu do wydobycia z tego, co się dzieje dookoła nas i w nas samych. To jest świetny moment na to, żeby oczyścić się z tych myśli, które nosiłyśmy przez cały miesiąc wcześniej, żeby spojrzeć na te, które nam służą, a które nam nie służą, żeby przygotować się też na to, że idzie coś nowego i za chwilę będziemy miały bardzo dużo energii, żeby wdrażać to nowe. To jest fantastyczny moment w ciągu miesiąca na to, żeby spojrzeć do środka, żeby dać sobie chwilę na odpoczynek i taką głęboką introspekcję. Czy ta relacja, w której jestem, czy ona mnie uszczęśliwia, czy ja ją tylko toleruję? Czy ta praca, w której jestem, czy ona mnie satysfakcjonuje, czy może mogłabym dać z siebie coś więcej albo poprosić o więcej? Czy to miejsce, w którym żyję, to jest moje miejsce? Czy ci ludzie, z którymi się trzymam, to są moi ludzie? To jest dobry moment na takie pytania. Twoja intuicja wówczas jest niesamowita. Drugą fazą, jaka przychodzi po menstruacji, jest faza pęcherzykowa. Wówczas na jajniku wytwarzają się pęcherzyki, niewielkie cysty, z których później uwolni się komórka jajowa w czasie owulacji. W tym czasie to jest najlepszy czas na start. Nasz metabolizm wówczas odrobinę zwalnia, więc to jest genialny moment na to, żeby zaczynać dietę, żeby ją trochę podkręcić może, żeby spróbować przedłużenia postu, jeżeli go stosujesz. To jest dobry moment na to, żeby jeśli trenujesz, jeśli ćwiczysz, to skupić się na cardio, na hitach, na przedłużaniu takich treningów,
Jeżeli lubisz tańczyć, chodzić na zumbę, to jest świetny moment, żeby robić tego trochę więcej, bo twoje ciało wówczas lepiej to przyjmuje. Ono jest do tego przystosowane wtedy. To jest fantastyczny moment na to, żeby zaczynać nowe projekty w pracy. Jeżeli masz ochotę na to, żeby wyjść z inicjatywą i rozpocząć coś, to jest genialny, genialny czas. Twoja energia teraz właśnie wzrasta. Twoje hormony cię wspierają. Estrogen w twoim ciele zaczyna wydzielać się w większej ilości. Po to, żeby później podczas owulacji pomóc ci przeprowadzić to jajeczko, a jeśli będzie zapłodnione, to potem zagnieździć je w macicy. To jest ten czas na to, żeby zaczynać. Kolejną fazą jest owulacja. W tym czasie twoje hormony wspierają cię, żebyś była najbardziej urocza, najbardziej kobieca, najbardziej elokwentna. Jesteś najbardziej elokwentnym liderem w tym czasie, jeżeli kierujesz jakimś zespołem. To, co zaczynasz w pierwszej fazie cyklu, jeżeli działasz ze swoim cyklem, teraz nabiera siły i mocy. Teraz nabiera jeszcze większego rozpędu. Nie można ci się oprzeć. Jeżeli masz taką możliwość i możesz wyznaczać sobie daty trudniejszych spotkań, planować je z góry, to szukaj takich, które są zbliżone do czasu twojej owulacji. Jesteś wtedy najbardziej elokwentna. Warto wykorzystać ten moment. Twoja komunikacyjność jest ogromna. Jest łatwiej łączyć się z ludźmi, jest łatwiej czuć z nimi połączenie i utrzymać je. Jest łatwiej też znajdować z nimi porozumienie, bo twoje ciało jest w tym czasie naturalnie napędzane hormonami, które ci w tym pomogą. Kolejną fazą jest faza lutealna. To jest ten tak zwany PMS. I to jest najdłuższa faza każdego cyklu. Jeżeli twój cykl trwa około 28 dni, jeśli przyjąć taką książkową definicję, to faza lutealna trwa około 10-12. Jeżeli jest w twoim ciele dobrze, jeżeli potrafisz się zająć swoim ciałem, to ta faza nie powinna przynosić żadnego bólu, dyskomfortu, żadnych niedogodności. Zamiast tego, w tym momencie, ten mit, który łączy się z PMS-em, chciałabym też zwrócić na to uwagę, że jesteśmy czepialskie, że się wkurzamy, że nie da się z nami dogadać. Te rzeczy, to czepialstwo bierze się z tego, że jesteśmy wówczas bardziej zorientowane na szczegóły. I uwaga, w tym czasie progesteron, który zaczyna wydzielać się w ciele i zaczyna równoważyć estrogeny, ponieważ nie doszło do zapłodnienia podczas owulacji, no to teraz progesteron jest od tego, żeby zrobić porządek, bo estrogen nie może wydzielać się bez przerwy, bo inaczej doszłoby do potwornych, katastrofalnych skutków w ciele. Progesteron ma to zrównoważyć w tym czasie. I ten hormon też nam pomaga. Po to, żeby teraz dokończyć dzieło. Jeśli 2 tygodnie wcześniej wyszłaś z jakąś intencją, zaczęłaś jakiś projekt, zaczęłaś startować z czymś, co ma dla Ciebie znaczenie i chcesz to przeprowadzić odpowiednio, to teraz jest czas na to, żeby skończyć. Jeżeli miałabyś to wprowadzić w pracy, to jest najlepszy czas na budowanie tabelek, na sprawdzanie tego, jak poszło Ci z wcześniejszymi projektami, na badanie tego, na jakim jesteś poziomie, na jakim etapie, co jeszcze można zrobić. Wiele kobiet w tym czasie ma taki wyrzut energii, że na przykład nie wie czemu, ale nagle wysprzątało cały dom. Nie wie dlaczego, ale nagle, tak jak odkładałam zrobienie porządku w szafie i oddanie tych rzeczy, których już nie potrzebuję, teraz poszło mi to jak z płatka. To jest czas, który warto wykorzystać właśnie na to, żeby dokończyć rzeczy. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to nie jest moment na to, żeby przeprowadzać mocne cardio. Na długie bieganie, na intensywne, mocne hity, to nie jest ten moment. Myślę, że większość z Was, tych kobiet, które ćwiczą, mają takie doświadczenie, że 2 tygodnie temu byłam na zumbie albo na karate, czy w innym treningu i poszło mi genialnie. I crushed it, było świetnie. Ale teraz, 2 tygodnie później, wciągam te same leginsy, biorę tę samą torbę, tę samą odżywkę, idę na trening i po pół godziny po prostu już nie mam siły, nie mogę. A nawet po 15 minutach, kiedy to się skończy? To dlatego, że to nie jest moment na ten trening w tym czasie, w tym momencie. W fazie lutealnej najlepszym treningiem są na przykład ciężary. Wtedy budujemy najwięcej masy mięśniowej. Nasz metabolizm wówczas przyspiesza odrobinę, potrzebujemy więcej kalorii. Stąd mylne wrażenie, że mamy jakieś apetyty.
Jeżeli posłuchasz swojego ciała i dasz mu to, czego potrzebuje, więcej mikro, makroelementów, ciemnych, zielonych warzyw, cynku, selenu, magnezu, jeżeli zadbasz o to, żeby jeść w odpowiednich porach, w odpowiednim czasie, tak żeby twoje ciało było odżywione, nie będziesz miała żadnych ochotek na czekoladę, czy śledzia i ogórka kiszonego, czy cokolwiek innego, czy koktajlu ze wszystkich. Twoje ciało potrzebuje podczas fazy lutealnej więcej energii. I w książce Alicy Witty, In the Flow, naukowcy obliczyli, że dokładnie 237 więcej kalorii niż w fazie pęcherzykowej. Czy to nie jest genialne? Nareszcie naukowcy zaglądają do ciała kobiet i potrafią lepiej spojrzeć na to, w jaki sposób mamy działać i funkcjonować. I nie traktuje się nas jak małych mężczyzn, ale bardziej personalnie. I to jest piękne. I to jest piękne, żeby spojrzeć w głąb siebie i dać sobie prawo na to, żeby popłynąć z właściwościami naszego cyklu, lepiej go oglądać, lepiej mu się przyjrzeć i korzystać z niego. Ta faza jest też dobrym momentem na to, żeby zastanowić się nad własnymi zobowiązaniami wobec siebie samej i tymi, które czyni dla nas nasz partner czy nasza partnerka. Czy dotrzymaliśmy danego słowa, czy oni dotrzymali danego słowa, czy te rzeczy, które zaczęliśmy, czy one rzeczywiście mają pokrycie w działaniach, które idą za tymi słowami lub nie idą. My to widzimy wówczas lepiej w fazie lutealnej, w PMS-ie. Ostatnią fazą jest menstruacja, a temu mówiłam już na samym początku. I chciałabym, żebyś też zerknęła bardziej na te wszystkie jakości, jakie łączą się z każdym kolejnym poszczególnym momentem twojego cyklu. Jak sobie pomóc, żeby twój cykl był bardziej regularny, jak sobie pomóc, żeby twoje hormony cię wspierały, a nie przeszkadzały ci. Słuchaj swojego ciała. Ono naprawdę wie, czego potrzebuje. Nasza interpretacja odnośnie tego, czego potrzebuje, bywa czasami mylna, dlatego warto zaczerpnąć radę specjalisty. Zasięgnąć wiedzy, która jest specjalistyczna pod tym względem. Ale twoje ciało wie, że czegoś potrzebuje, jeżeli masz nagle ochotę na coś kalorycznego, tłustego czy słodkiego. Tak naprawdę nie chodzi o tłuszcz, cukier, kaloryczność, tylko o mikro i makroelementy, które są w tym pożywieniu, tym potencjalnym pożywieniu. Twoje ciało wysyła bardzo potężny sygnał po to, żebyś go posłuchała. Niestety nasze instynkty w połączeniu z naszym uwarunkowaniem zaczynają dyktować nam, że no, może lepiej zjeść tabliczkę czekolady. Najczęściej nie. Pomóż sobie poprzez przede wszystkim regulację swojego żywienia i stylu życia. Zadbaj o siebie. Zadbaj o siebie w każdej poszczególnej fazie swojego cyklu. I zobacz, jak bardzo to potem wpływa na ciebie. Z praktycznych rad, jakie oferuję ci już teraz, już dzisiaj, za darmo, zerknij na to, co jesz. Tak jak wspomniałam, warzywa o ciemnym, zielonym kolorze doskonale wpływają na to, żeby regulować twój cykl, twój system hormonalny. Pół awokado dziennie potrafi zdziałać cuda jako zdrowe i zbalansowane dostawy odpowiednich tłuszczów do twojego ciała. Zrezygnuj z soli, zrezygnuj z kawy. Ja wiem, że to jest ogromny trigger, zrezygnuj z kawy. Dla mnie zrezygnowanie z kawy było katastrofą. Ale kofeina potrafi zrobić ogromny problem, jeśli chodzi o system hormonalny kobiet. Dlaczego uczepiłam się kawy? Kawa, kiedy ją spożywamy, to blokuje odpływ adrenaliny. A adrenalina, którą produkują nasze nadnercza, powoduje wyrzut kortyzolu. Kortyzol jest takim hormonem, który robi puk, puk do naszych komórek tłuszczowych i mówi: ej chłopaki, chyba jest stres, chyba jest zagrożenie, chyba jest problem i musicie produkować więcej cukru, transformować się w cukier, żeby to poszło do mózgu, żebyśmy mogli odżywić nasze mięśnie, nasz system nerwowy i nasz mózg, bo nasz system hormonalny jest ustawiony przede wszystkim na przetrwanie, na odżywienie mózgu, mięśni, systemu nerwowego. Ok? Funkcje reprodukcyjne idą dalej. Więc jeżeli mamy za dużo kortyzolu, który powoduje, że mamy większy wyrzut cukru do krwi i mogłoby się wydawać, że początkowo, że stres odchudza, bo niektórzy tak mówią, to nie jest prawda, bo długofalowo, jeżeli dotyczy cię to każdego dnia, co drugi dzień, kilka razy w tygodniu,
to ten sam wyrzut cukru, który z początku może sprawić, że nagle wypłuczesz się z 2 czy 3 kilogramów, sprawi, że inne gruczoły zaczną się doszukiwać, co się dzieje w Twoim ciele, że jest takie zagrożenie i z kolei będą Cię błagały o to, żebyś dostarczała sobie więcej cukru i tłuszczu. I długofalowo stres, niestety, ale raz, że sprawi, że chorujesz, 2, jesteś podatna na infekcje, 3, jest Ci trudno z tych infekcji wyjść i 4, tyjesz. I 5, przekłada się to potwornie na fazę po menopauzie. Ok? Każdy Twój cykl, każda miesiączka jest inwestycją w to, żeby Twój czas po menopauzie był witalny, zdrowy i piękny. I nie miał już cyklu miesięcznego, ale typowo dzienny. Tak jak u mężczyzn. Co jest mega wygodne. My, kobiety miesiączkujące, mamy jeszcze cykle miesięczne poza dziennym. I musimy je zgrać ze sobą. Musimy je zrozumieć, objąć. Rekomenduję jeszcze zrezygnować z soi. Soja na rynku obecnie jest bardzo często niewiadomego pochodzenia, a ona też bardzo negatywnie wpływa na to, w jaki sposób rozkłada się estrogen w naszym ciele. Okay. Więc jeżeli miałabym podsumować to wszystko, to moje drogie kobiety, zwróćcie uwagę na to, jak się czujecie podczas cyklu. Jak możecie nawigować każdą kolejną jego fazę tak, żeby przyniosła Wam jak najwięcej korzyści. I obserwujcie się przede wszystkim, bo Wasze ciało nie kłamie. Ono wie, czego potrzebuje, tylko przez pryzmat instynktu i uwarunkowania, jakiego doznaliśmy we wczesnym dzieciństwie, ono może się mylić i wybieramy trochę gorzej. Więc poszukajcie rady, poszukajcie wiedzy specjalistycznej. Bardzo polecam książki Alisy Vitti, In the Flow i Woman's Code. Nie wiem, czy one są w wydaniach polskich, ale bardzo polecam tę autorkę. A ja tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego, przyjemnego, fajnego, soczystego. I pamiętajcie też, odpowiedni cykl, płynięcie z cyklem, z hormonami, które wydobywają się podczas cyklu, gwarantuje też piękne, bogate, zdrowe życie seksualne. Każda faza przynosi nową jakość. Więc wszystkiego dobrego. I do usłyszenia. Do zobaczenia.